Kurczę, pożegnałem się, zapomniałem o szybach. No już ciasto prawie wpieprzyłem. Zjadłem, znaczy się. Upsa, ole bym się... Kurde, czaisz? Bym się pośliznął, na czym się pośliznąłem? Ale by była gleba, dobrze, że klamka była. Bym się zabił, kurde. Cześć, witaj cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Jak widzisz przede mną Body Gloss 30E. Ciekawe nazwy ma Leiga, Lachega. Z opisu wynika, że ma być to produkt do szybkiego odświeżenia lakieru, do zdejmowania kurzu z auta wystawowego, tak jest w opisie, lub do zbierania tak zwanego właśnie palcowania, czyli odcisków palców, czyli do tego, do czego służy Quick Detailer. I to już mi się podoba, jeżeli chodzi o opis. Jest napisane, że jeszcze jako poślizg pod glinę lubrykant, no tego sprawdzał nie będę. Zacznę od zapachu. Pokażę ci zaraz połysk auta, które było myte wczoraj. Niestety nie mogłem, nie miałem czasu. O tak, nie zdążyłem wieczorem położyć właśnie tego Quick Detailera. Stwierdziłem, dobrze, postoi w garażu. I na drugi dzień autko troszeczkę w słońcu, autko troszeczkę w cieniu. Będę chciał zobaczyć, czy rzeczywiście jest taki sprytny i szybki. Jest odrobina kurzu? No jest. Czy są palce? Nie. Ale co mnie cieszy, są osady po wodzie. Tak jak widzisz, teraz się wygrzewają. Zobaczymy, czy ściągnie zapach. O, lawenda. No zajebisty. O, słuchaj. Wypiłbym to. Trochę świeże pranie, wiosna. Fantastyczny zapach. Teraz tak, przeleję sobie, słuchaj, do butelki, w której miałem też osuszacz. Tak jak widać, są kropelki wody i na pewno nie będzie to miało wpływu na jakość tego produktu. Kilka kropelek. Zobaczymy, czy jestem... No ale, no kurde, no. Powiem ci tak, że już jest zajebiście, bo zapach jest fantastyczny i teraz tak naprawdę już mnie produkt kupił. Na dzień dobry. Jest tutaj pół literka, buterka też pół litrowa. Zobaczmy, zmieści się. O, pobrzeżek. Ha. Atomizer. Jak produkt będzie fantastyczny, oczywiście. O nie, my chcemy tutaj, żeby nam było spray. Dobra, piękna mgła. Mikrofibry. Tłusta, ale z tym... dwustronna, która właśnie z jednej strony ma gładkie i podobnie tutaj. Będę chciał sprawdzić, na której będzie najprzyjemniej. Teraz tak, pokażę ci połysk auta. Mamy połysk auta, widzisz jak to wygląda. Maski nie ruszam, bo w dalszym ciągu trwa test. Tu osady z lusterka. Zobaczymy, czy sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Od czego zacznę? Od strony kierownika i wezmę FX-a. Mikrofibrę. Pstryk. I lecimy. Bardzo jestem ciekawy. Zobaczymy. Temperatura, myślę, że oscyluje w okolicy teraz 20 stopni, 25. Fantastyczna mgła. Zobaczymy, jak się to będzie rozprowadzać. Tak, na panelu, który nie ma praktycznie zabezpieczenia, delikatny opór jest. Zobacz, co jest grane. Zero wysiłku, nic, kompletnie. Przejechałem tylko. Noż, kurde. Człowieku. Ajajajajaj, milusio, tu mam osad i tu go widzę. Trzy strzały i zobaczymy. No nie, osady, że tak powiem, wbiły się konkretnie
Czy ja je ruszę? Poczekaj. No zobacz. Delikatnie. Masuję. Masuję, wcieram. Odwracam. No zajebiście. Ty, co za klimat. Urzesz ty. Nie wierzę. To są naprawdę ciężkie osady, bo widać, że tak jakby już leżały tutaj długo. Co za... Super, zbiera. No to jestem w stanie powiedzieć, że jest to quick detailer, który też odrobinę czyści. Fajnie. No i czyli co, opis się zgadza. Zbieranie kurzu, paluszki, te sprawy, wszelkiego rodzaju właśnie zacieki po myciu. Bezproblemowy, zdecydowanie bezproblemowy. Zobacz, pyk. Już idę. Żona zrobiła kawę. Dzięki. Słuchaj, musimy przerwać, bo pójdę po kawkę i pójdę od razu po tasiemkę. Zajebiście. Naprawdę, fajnie. Mam tasiemkę, mam ciasto dyniowe. Żona zrobili. Kawusia, przepraszam, będę co jakiś czas siorbał, mlaskał. No, będzie tak. Tak po mojemu, można powiedzieć. O, dobra, kawa. Okej. To co, dziabnę sobie tylko ciasto. Tak, przy FX-ie super. Zobaczymy teraz, wezmę pluszaka. Słuchaj, ambrozja. Co do połysku. Nie widzę jakiejś spektakularnej różnicy pomiędzy tym panelem a tym. Na błotniku zauważyłem, że jest trochę lepiej. Tu mi się od razu tak pojawiło, tak fajnie. Poślizg. Też nie jest jakiś taki wybitny, ale jest dobrze. No dobra, bierzemy do wosków mikrofibrę i zobaczmy. O, przesadziłem z ilością. Ojej. Tak, przesadziłem zdecydowanie. Ale widzę, że... Zobacz, widzisz, co się dzieje? Za dużo, jejku. Ojoj. Ale zapach. Oja. Tak, przesadziłem z ilością. W ogóle bez sensu. Odwrócę, żeby to wszystko zebrać. I teraz tak. Jak to wygląda? No dobrze to wygląda. Słuchaj, za dużo zdecydowanie. Nie, jednak tak, poprawia połysk. O, tak, i poślizg też. Słuchaj, co mi się podoba, to, że rzeczywiście zbiera te takie osady. Wiesz co, FX-em mi się chyba lepiej pracowało. Ta puszysta, tak sobie. Dobra, to zmienię. Ponownie na FX-a. Tu jest ta strona, którą używałem. To wezmę, odwrócę. Tasiemka i sprawdzimy. Okleję tasiemką i sprawdzimy. Odcięcie. Ale dobre. Właśnie przyjechałem z żoną z siłowni. Chlałem białka. Wpadła kreatyna. A teraz widzisz, ciasto dyniowe z orzeszkiem, kawusia i zabawa przy aucie. Kurde. Nie zazdrość, nie zazdrość. Też tak możesz. Cudowna sprawa. I to jeszcze pogoda, gdzie, słuchaj, nie grzeje. Jest tak naprawdę optymalnie. Marzę o takim lecie właśnie. Okolice 20 stopni, delikatne słoneczko. Sprawdzamy. Trzy strzały i lecimy. Tak, ta fibra. Jednak FX te fibry ma fajne, naprawdę. Super. Naprawdę ma zajebiste te fibry. Zobacz. Trzy strzały. Stryk. Ojej, nie, jest. Naprawdę jest. Super. Połysk, tak. Teraz dopiero widzę, wiesz, na tym panelu, tak jak stałem, kurczę, nie za bardzo to wyglądało, ale teraz tu jak przetarłem, no jest ten połysk. I to jest, wiesz co? Tak, i on jest taki bardziej szklisty. Teraz czy przyciemnia?
Słuchaj, odcięcie, przepraszam, po taśmie widzę, ale przyciemnienia brak. Jakiegokolwiek. O, poślizg. I się zatrzymujemy. O. Tak, elegancko. Oczywiście, nie będziemy... Sio, nie będziemy spoczuła ciasto dyniowe. Nie będziemy sprawdzać testów trwałości, bo to jest beze dura. Uzupełnię tylko. Ale super. I rozprowadzenie, słuchaj, no niestety na panelu, gdzie tak naprawdę nic nie ma, cudowne nie jest, ale z produktem czuję, że nie walczymy. Delikatnie sobie miziamy i to jest wszystko. I mamy za i fajny połysk. Spoko. Zapach jest cudowny, naprawdę. Bardzo niespotykany. Myślę, że w żadnym Quick Detailerze jeszcze takiego zapachu nie było i prawdopodobnie może nie będzie. Fajnie. Odświeżyło mi lakierek. I to szybko, sprawnie. Kolejna rzecz. Tu wygrzało te water spoty. Osady po wodzie. Trzy strzały. Chcę zobaczyć, jak ładnie je zbierze. Tu już jedziemy na rozgrzanym panelu. O człowieniu. I zebrane. No to co? No właśnie, no. Super. Bardzo fajne. No zapach jest obłędny. Uwielbiam. Ajajaj. Takie zapachy właśnie świeże, kurcze. Takie trochę kwiatowe. Nie wiem, do czego to porównać. Na ciepłym panelu odparowywanie natychmiastowe i nie mam co robić. Już. Tak, pojadę, o, żeby nie było. Ta-ra-ra. O, przejadę, żeby nie było, że nie przetarłem. Bezproblemowo. Rewelacja. Dobra. I zobaczcie, cały czas ta sama fibra. Trzy strzały. Rozprowadzenie. Ti-ti-ri-ti-ti. Pyk. I wracamy. O, mikrofibra aż ciepła. Nagrzało się ładnie. Pięknie. Produkt bezproblemowy. Typowy Quick Detailer, który jeszcze przy okazji zbiera delikatne osady. Ja tu nie mówię o jakichś wżerach. Chociaż tutaj ładnie usiadł. Powiem Ci, że tutaj było naprawdę tego grubo, ale chwilę musiałem pomachać. Czyli tak jakbym produkt, jakbym czyścił ten panel. O, delikatnie, ale po kilku razach zeszło, więc dobrze to świadczy o produkcie. Ok. I rozprowadzenie. Tam, taram, tam, tadadam. Odwracam. I docieranie. Zobacz. I tu nie trzeba walki, że szybko, że coś nie zdążę, bo może mi coś przysmuży. Zostaną chmurki. Zostanie, ale zajebisty połysk. Rewelacja. No jak leży? Leży, nie? Pięknie, słuchaj, pięknie. Zaraz wjedziemy na powłoki. To będzie dopiero jazda. I teraz tu mam najczęściej brudne takie. O właśnie, i osady. Tu zawsze spod tej rejestracji, jak dobrze nie wydmucham, a dobrze nie wydmuchuję, bo nie ma na to czasu. Raczej wydmuchuję, myślę, że jest dobrze, a po czasie i tak wypływa, nie? No, musiałbym stać, czasowo chodzi mi o to, że musiałbym stać i pilnować. Albo demontować rejestrację. No pięknie, nie no, jest, połysk jest. Naprawdę tu na elementach, które właśnie nie byłem, a wjeżdżam i od razu widzę, że zrobił się szklisty. Tak, tu zdecydowanie mamy taki szklisty połysk. Może nie jest to mistrzowski szklisty, tak jak na przykład PNC, czy CC Water Gold, ale to, że jest naprawdę idiotoodporny, to, że daje bardzo fajny połysk i to, że zbiera kurz na pewno, odciski palców na pewno, jak zbiera świeże water spoty po wodzie, które Ci przyschły, to paluchy będzie zbierać na pewno. Dobra, teraz tak, słuchaj, co robimy? O, tu będzie idealny przykład. Kawa. Ciasto później. Odkładam mikrofibrę. Wezmę, spróbuję z bardzo krótkim włosem. Pokażę Ci osady, które mi zostały. Mocno, musiałem bardzo mocno palcem ruszyć.
tak jak widziałeś, bardzo mocno palcem ruszyłem, ale i tak te grubsze takie otoczki po tych kroplach zostały. Więc teraz zobaczymy, czy to usunie. Nie, muszę ugryźć, bo nie wytrzymam. Niestety jestem łasów na takie rzeczy straszne i to mnie gubi. Teraz tak, przy takiej opcji krótki włos i nie żałuję materiału. Wydajność będzie kosmos, bo produkt jest płynny. I teraz tak, ja przecierając tutaj, ja widzę cały czas, kiedy o, teraz dopiero znikają. Bo to, że przetarłem i to zmoczyłem, ja wiem, że to zniknie. Ale one się ujawniają, jak je zmoczysz, jako takie ciemniejsze plamki. Już nie ma. Po wszystkim. Nie, no fenomenalnie. Tutaj, podkreślam, jest powłoka. To też inna bajka. Kurde. Cycuś. Rewelacja. I chyba niestety widziałem tylko w 5-litrowych baniach. Chyba, że są tam testery w tym sklepie. Dobra, wracam do mojej ulubionej mikrofibry. Nie będę się wygłupiał. Z tej strony zmoczona. I cały czas się jej trzymam. Chociaż powinien zmienić, bo to wiadomo. Po tym całonocnym staniu i kurzu panel i tak jest do zrobienia. Znaczy całe auto jest do zrobienia do przejechania finiszem, tudzież polishingiem, pastą polishingową, żeby położyć właśnie woski i powłoki, które kurczę dostałem. No naprawdę nie mam czasu. Nie no, rewelacja. No słuchaj, no co ja ci będę więcej tutaj nie będę czarował. Położę całe auto i... A, jeszcze przejdziemy na piano z przodu. Bombeczka. Dobra, teraz tak. Odkłożę tę mikrofibrę. Napiję się kawy, standardowo, słuchaj. I będę chciał zobaczyć jedną rzecz. W słońcu tutaj widzę, że mam mikrorysy od osuszania, takie delikatne. Chcę zobaczyć, czy mi to zamaskuje. Teraz będę jechał mikrofibrą z bardzo krótkim włosem. W słoneczku, tak jak widzisz, pstryk, odwracam i nie mam co robić. No i to jest quick detailer. Z opisu Legi jest tak, jak tam napisali. Czy zamaskował? Nie. Słuchaj, czy się zmniejszyło? Nie, jak były, tak są. Czyli ewidentnie produkt tylko i wyłącznie do nabłyszczania. Czyli zostawia nam tylko połysk, zbierając świeże osady po wodzie, tudzież po paluchach. Praca? Zdecydowanie wolę jednak troszeczkę tłuściejszą stroną. I to jest mikrofibra od szwagra? Chyba nie, nie od szwagra. Nie wiem, gdzie ją kupiłem. Od kogo dostałem, czy kupiłem. Teraz wjeżdżam znowu na powłokę. Opsa, ale bym się... Kurde, czaisz? Bym się pośliznął. Na czym się pośliznąłem? Ale by była gleba. Dobrze, że klamka była. Bym się zabił, kurde. I by było w filmiku. Okej. Ponownie w słońcu, słuchaj. Rozprowadzam produkt po całym panelu. Odwracam. I co ja tu mam dotrzeć? Coś tam dotrę. I docieram. Obłędnie. Naprawdę, zobacz. Pstryk. I już. I zapominamy. Tu jeszcze coś. Jakiś kurzyk. Tu. I po wszystkim. Ostatni panel. No, tak. Tutaj jest elegancko. Ta puszysta. Znaczy jeszcze raz podejdę, żeby nie było. Tu jej dałem za dużo, pamiętam. Więc teraz psiknę może dwa razy. I to może wystarczy. Raz, dwa. Tak, jakoś najdziwniej na tej, naprawdę, tak, kurczę, jakoś jej nie czuję, przy woskach ona jest fajna, a jednak do Quick Detailera, no, nie, fakt, że tutaj też nie ma zabezpieczenia, ale jakoś, nie, nie, no widzisz, już się podwija, nie, zdecydowanie ta, z krótkim, tłustym włosem, o, inaczej się w ogóle prowadzi. Ta rewelacja, o. I teraz tak, co będę chciał sprawdzić? Wezmę świeżą mikrofibrę i będę chciał uzupełnić, zobaczyć, czy
kolejna warstwa coś da. Lusterek nie atakuje, bo tu siedzi powłoka, nie chce jej paskudzić. Znaczy poprawiłbym wygląd, połysk. Nie. Jeszcze, że jedna rzecz mnie nurtuje. Hydro, ale czy... Nie, no nie będziemy sprawdzać hydro, ten produkt nie służy do tego. Przejdziemy teraz tu, na piano. Chcę zobaczyć, co się wydarzy. O, tak. Dobra, odwracam. Czy też tak bezproblemowo? Oczywiście. Słuchaj, na co bym nie położył, jest bajecznie. Popatrz, samo, naprawdę odparowywanie tego produktu jest już. I błyszczymy. O, tu, a, myślałem, że to jest, a zobacz, jak ją, jeju, do malowania, boli. Dobra, słuchaj. Więc tak, z moich obserwacji, najlepsza mikrofibra. FX-a polecam, mięsista. Myślę, że tu są okolice 5, gramatura 500, nie pamiętam jak to się nazywa fachowo. I te będą te okolice, dokładnie. Z krótkim włosem też fajnie. Produkt ewidentnie zbiera świeże osady po wodzie, ewidentnie zbiera na pewno po paluchach, jest czyszcząco zabezpieczający, może nie, dodający połysko, o tak, na pewno czyści i to robi to fantastycznie, naprawdę robi to fantastycznie, szczególnie tutaj ładnie to było widać, że pięknie zebrało, naprawdę, jestem pod wrażeniem, super, także takie osady na drugi dzień, nawet jak myjesz, wiesz, że z tym produktem masz z banieczki, ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, to oj, no robisz rys, ojej, proszę cię, człowieku, żeby nie robić na aucie rys, to byś tak naprawdę musiał, nie wiem, nie jeździć najlepiej. Zapakować folię, odciągnąć powietrze, żeby zaciągło pokazywać tylko auto, jak przyjedzie znajomy. No bez sensu, to jest auto użytkowe i tak naprawdę jadąc gdzieś w miasto, to nigdy nie wiesz, co będzie. Dobra, pomimo, że człowiek się stara, to i tak widzisz, no dochodzą jakieś dziwne rysy. Okej, słuchaj. Kolejna akcja. Inny pluszak. Nie, nie będę się męczył z pluszakiem. Wezmę tę, odwrócę ją tylko. I chcę zobaczyć drugą aplikację. Teraz tak, w słoneczku. Czy coś tutaj nam ładnie ziarenko pokazuje? Taki, widać, że to jest taki naprawdę połysk. Nie jest ciepły. Typowo szkło. Typowo produkt pod połysk. Ewidentnie, zobacz. Siedzi, nie? Dobra, druga aplikacja, żeby nie przedłużać. Dużo. Dużo, za dużo. Teraz przegnę. Cyk, cyk, cyk. Tak jak mówiłem, no aplikacja nie jest. Ale zauważyłem, że im więcej, tym mniej przyjemnie, słuchaj. Bo stawia tak, trzeba dotrzeć, trzeba dłużej machać, więc osobiście polecałbym 3 strzały. Czy coś się zmieniło z połyskiem? Chyba tak. Chyba dodało coś odrobinę. Albo mi się wydaje. No teraz już jest bardzo. 2. I lecimy. No tak, teraz druga aplikacja. Zdecydowanie nie. 3 psiknięcia na mikrofibrę. To jest maks przy tym atomizerze. Co jest fajne, słuchaj, że z tym produktem nie trzeba się śpieszyć. On nawet jak ci zostanie gdzieś, to doschnie sobie i z głowy. Dobra. Teraz zrobimy jeszcze jeden test. Tu położę, zostawię i przejdę na następny panel. Chcę zobaczyć, czy rzeczywiście potwierdza się to, co mówię. Zobacz. Aplikacja. I zostawiam. Przechodzę tutaj. Aplikacja. I docieram. Ok. A, nie ta strona, co trzeba. A, trudno. Ta była sucha. Nie tą stroną, co trzeba, zaatakowałem. O, tu już nie mam co zbierać, już jest sucho. I teraz tak, przechodzę na tę stronę. Słuchaj. Produkt. Tu jakieś delikatne zacięcia widzę. Słuchaj, jakby go nie było. Teraz. Tu widzę takie, jakby przyschło. Nie, słuchaj, wiesz co, on nawet jak odrobinkę zostanie, dotrzeć go trzeba.
bo tak, jest taki troszeczkę szorstkawy, ale widzę, że nie robi problemu, że dotarcie go nawet jak gdzieś zostawisz, później nie ma najmniejszego problemu. Ogólnie stwierdzam, że odparowuje praktycznie do zera. Tutaj ściechy one tak jakby były. No, ciężko mi powiedzieć, wiesz co, ale lepiej docierać, żeby mieć pewność. Teraz tak, podwójna aplikacja, czy coś zmieniło? Spójrz, dziadzia. Odrobinkę. Odrobinkę jakby tego połysku dodało. Tak, zdecydowanie. Nie, no super. Fajnie. Naprawdę fajnie. Pomimo, że panele są zaniedbane, słuchaj. One wymagają już naprawdę odszczurzenia, wjechać z Dejronem, star removerem, do tego przelecieć finiszem, żeby to miało ręce i nogi. Jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. Kolejna rzecz, jeszcze przedni zderzak tylko sobie liznę. Bo jego tylko nie robiłem i lampy. Tutaj to w ogóle szkoda cokolwiek kłaść. To jest wizytówka moja, ten zderzak. Jaki jestem fantastyczny. Tak, i tu się potwierdza, że aplikacja nie jest bajeczna. Niestety stawia opór. Brakuje mi takiej śliskości troszeczkę. No ale wszystkiego, kurde, można, mówią, mieć nie można, nie? Można mieć. Są produkty, które oczywiście robią to bajecznie. Ten nie jest zły. Ale zapach, no nie no. Dobra, słuchaj. Co mogę powiedzieć? Zobacz, ile zabawy, a ile zeszło produktu? Może 50? A skąd? Jaka 50? No niech będzie, że 50, ale to widzisz, to dawałem więcej, mniej, kombinowałem. Myślę, że wydajność jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Ceny niestety nie znam, napiję się kawy. Co do produktu, słuchaj, zapach jest obłędny, świeżego prania, kwiatów, malina. Co mi się podoba? To, co opisał producent, rzeczywiście, co deklaruje, rzeczywiście się sprawdza. Produkt usuwa delikatne zabrudzenia. Ściągać kurz to praktycznie każdy ściągnie. Chodzi o takie właśnie osady po wodzie, które ci zostaną i powiedzmy na drugi dzień zobaczysz, że wyszły, nie zauważyłeś przy osuszaniu. I on pięknie je zdejmie. Pięknie. Właściwości czyszczące ma naprawdę znakomite. Do tego, zobacz, uzupełni ci pięknie połyskiem. I tu ewidentnie widać, że to idzie w taki szklisty, fajny połysk. W opisie też było, że do aut wystawowych. Zgadzałoby się, oczywiście. Wjeżdżają na halę, wiadomo, pchają, paluchami dotykają, żeby wstawić auto. Nieraz, no, niektórzy wjeżdżają, niektórzy pchają, różnie to jest, no, ale zawsze ktoś dotknie. Ten produkt zdejmie paluchy fenomenalnie. Czy inne właśnie takie osady. Czy produkt jest fajny, jest zajebisty. Z tego względu, że jest idiotoodporny, tak jak widziałeś, nie namęczyłem się nawet przez chwilę. W żadnym momencie używania tego produktu nie użyłem siły. W żadnym. Jeżeli dałem go za dużo, to po prostu sobie dłużej troszeczkę delikatnie pomachałem. Aplikacja. Tutaj troszeczkę leżymy, brakuje mi poślizgu. No tutaj jest tak średnio, bym powiedział. Za to później, jak już odwrócisz mikrofibrę, elegancko. Super. No dobra, słuchaj, bardzo fajny produkt, naprawdę. Mam nadzieję, że występuje też w takich pojemnościach, nie tylko 5-litrowych, bo to by był strzał w kolano, po co komu piątka Quick Detailera. Komu go polecam? Wszystkim, którzy chcą odświeżyć auto na przykład po myciu na drugi dzień, albo powiedzmy po myciu, po prostu. I mamy gdzieś osady po wodzie, gdzie przyschły nam. Najlepiej się sprawdzi właśnie taką letnią porą, gdzie to auto rzeczywiście szybko przysycha wszystko, każda po myciu i zostają te krople wody przyschnięte na lakierze. Sprawdzi się fenomenalnie. No dobra, słuchaj. Bajeczny produkt. No i zapach tutaj miażdż. Jeszcze raz niuchnę. Bardzo fajny. Naprawdę przyjemny. Rewelacyjny. A dziadzia teraz leci. Dwa dressingi po dwie strony. Dzisiaj mamy 1 września. O, pierwszy dzień szkoły. Idealnie sobie wybrałem dzionek na Quick Detailer. Film kiedy się pojawi? Pewnie jakoś, kurczę, nie wiem, grudzień, listopad. Nie mam pojęcia i pewnie chyba niedziela. Tak, muszę czymś uzupełniać niedzielę, bo jak wiesz, nie mam czasu. Więc z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Kurczę, pożegnałem się. Zapomniałem o szybach. No już ciasto prawie wpieprzyłem. Zjadłem, znaczy się. Niom, 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 niom. Zobacz. Widzisz? Po wczorajszym myciu.
Zostało. Nie zdążyłem w ogóle umyć szyb. W nocy już później wycierałem. Zresztą na Facebooku wrzucałem. Co biorę? Mikrofibrę, no na pewno, nie gazetę. Pyk. Dwa strzały. Zobaczmy. Czy zbierze. Ta szyba nie ma niewidzialnej wycieraczki. Są dwie zostawione specjalnie właśnie po to, żeby się zachowywały jak się... O kurde. Zobacz, bez docierania. Czyściutko. Czyściuteńko. Fantastycznie. Tak jak mówiłem, no właściwości czyszczące ma obłędne. Naprawdę. I do tego jeszcze doda ci połysk. Oczywiście, ten połysk nie jest jakiś kurcze, nie wiadomo jaki. Nie doszukujmy się tu CC Water Golda czy Giona Ceramic. Ale zobacz. Idealna. No dobra, teraz to już na pewno hej. Zresztą wszystkie szybkie sobie pojadę zaraz.